Cześć, tutaj Sylwia z bloga, dzisiaj w Betlejem i to jest druga część mojego materiału na temat ciekawych arabskich zwrotów. Link do pierwszej części dam w opisie tego filmu, bo oczywiście wszystkie są ciekawe, więc zachęcam, chociaż też nie trzeba ich oglądać po kolei, bo akurat tutaj nie ma chronologii, tylko po prostu są podzielone w pewne podgrupy. Pierwsza część była o wrażeniach religijnych, a kolejna będzie o wrażeniach między innymi kwiecistych, czyli właśnie tak pokazujących to, jak bardzo język arabski jest właśnie taki dystyngowany. No i chciałabym zacząć od zwrotu też bardzo często znanego Polakom, czyli assalamu alaikum, który dosłownie oznacza, które właśnie tłumaczy się na dzień dobry, a dosłownie oznacza pokój z wami. No i właśnie tutaj się przejawia ta kwiecistość tego języka, że po polsku my mamy ten zwrot, ale tak nie używamy go aż tak często w po prostu normalnych konwersacjach codziennych, tylko wręcz jest ten pokój z wami ograniczony tylko do tych takich, można już powiedzieć, tylko religijnych kontekstów. O, nie wiem, jak to wyrazić. No więc assalamu alaikum, czyli codziennie wszędzie słyszany, pokój z wami. Bardzo ciekawy jest też fakt wyrażenia takiego, które też właśnie Polacy często znają, czyli habibi. I ono normalnie, kiedy właśnie mówią do siebie osoby, nie wiem, zakochane w sobie, to wtedy nie jest nic normalne, nie jest nic dziwnego, że do siebie w ten sposób mówią mój kochany czy mój kochana, ale co jest bardzo ciekawe, w świecie arabskim bardzo często można usłyszeć na przykład mężczyzn mówiących tak do siebie. Ciekawe bardzo, tym bardziej, że tej tolerancji jakoś tam no, raczej nie ma, jeżeli chodzi o właśnie na przykład związki jednopłciowe, ale to w ogóle nie ma takiego zabarwienia według nich. To może tak powiedzieć, nawet nie wiem, dwóch facetów się nie znosi nawzajem, ale wie, że muszą ze sobą jakoś tam rozmawiać w pracy na przykład. No i do siebie powiedzą habibi, gdzie Polakom by to po prostu przez gardło nie przeszło. No więc tak jest. Kolejne takie bardzo ładne wyrażenie, to można powiedzieć na przykład o... Ktoś może o swojej siostrze albo o swojej córce powiedzieć ward tilbet, czyli kwiat domu. Nie chcę jej coś, nie wiem, wrzuciła ładne zdjęcie na Facebooka, no i w komentarzu jej mama albo jej brat napisze, jesteś właśnie kwiatem naszego domu. Ładne bardzo. Bardzo też się przejawia kwiecistość języka arabskiego, na przykład, nie wiem, ktoś pisze, że jedzie, nie wiem, ktoś z Betlejem sobie jedzie do Jerozolimy na jeden dzień na przykład, nie? No i mówi to komuś tam swojemu znajomemu. No i pod koniec rozmowy mówi do niego bidakshi, czyli chcesz coś? Czyli tak jakby dosłownie można by było pomyśleć, że pyta go, czy przywieźć mu coś z Jerozolimy, ale ten oczywiście nie może nic chcieć, tylko jedyne co ma odpowiedzieć, to mam powiedzieć salantak, czyli twoje zdrowie, w sensie chcę twojego zdrowia, nie? Nic mi nie przywoź, żadnych pamiątek, tylko pamiętaj, żebyś był zdrowy. Tak mówią. Na dziękuję jest też jedno bardzo ciekawe wyrażenie. Można powiedzieć oczywiście szukran, czyli właśnie to takie typowo dziękuję, ale jest też wyrażenie i sallim edek, czyli niech Bóg pobłogosławi twoje ręce. I nawet tak niektórzy mówią, nie wiem, dla barmana, który piwo podaje w barze, i sallim edek. No okej. Jest też takie wyrażenie, można gdzieś się spotkać w różnych kontekstach życia codziennego, ala rasi, które dosłownie znaczy na moją głowę. Na moją głowę. No i to jest na przykład, nie wiem, na targu mówię komuś, że chcę 2 kilo ziemniaków czy tego, no, pomidorów i odpowiada mi ala rasi. Zamiast powiedzieć na przykład po polsku powiedział proszę bardzo, czyli jakby coś o wiele mniej takiego kwiecistego. A propos właśnie ciekawych wyrażeń, jeżeli chodzi o smacznego, to jest sahten, czyli dosłownie dwa zdrowia, nie jedno, ale dwa, ale to jakby tutaj nie jest nic dziwnego, natomiast odpowiedź na to, bo tak jak mówiłam też w pierwszym materiale, bardzo często wyrażenia muszą mieć swoją odpowiedź, no więc odpowiedź na sahten to jest ala elbak, czyli na twoje serce. Nie wiem,
jak się ma jedno do drugiego, ale, ale tak mówią, tak się po prostu mówi. No i co? Język arabski jest kwiecisty nie tylko w tych swoich pozytywnych wyrażeniach, ale ja uważam, że też w tych negatywnych, bo na przykład w takich sytuacjach życia codziennego można na przykład komuś powiedzieć kazzab, czyli kłamca. I nie wiem, wystarczy, że nie wiem, powie, gdzie położyłaś tam butelkę wody i nie wiem, ktoś ją położył na blacie, na blacie w kuchni, a powiedział, że ją dał do salonu. I już mu ktoś odpowie, że kazzab, że jesteś kłamcą, że wcale nie jest tam, gdzie mówiłeś. Gdzie po polsku powiedzieć do komuś kłamca, no to to już naprawdę musi skłamać, tak coś poważnego się musi wydarzyć, a nie, że właśnie jakaś głupota. No więc to są kwieciste wyrażenia. Są jeszcze nieprzetłumaczalne moim zdaniem i tu nie mam na myśli, że nie da się ich przetłumaczyć w ogóle, tylko że trzeba to zrobić jakoś opisowo albo używać jakichś dziwnych modyfikacji. I moim zdaniem jednym z takich wyrażeń jest jalla, które się słyszy no, codziennie, w życiu codziennym. I właśnie co znaczy jalla? No to zależy od kontekstu. Na przykład, kiedy macie wyjść z domu na, nie wiem, iść do sklepu i siedzicie sobie i ktoś powie jalla, to znaczy idziemy, nie? Ale kiedy na przykład, nie wiem, macie, nie wiem, zacząć śpiewać na przykład, nie? Jest grupa osób, która ma zacząć śpiewać i ktoś powie jalla, to znaczy zaczynamy. Czyli jalla to jest takie zaczynamy, albo idziemy, albo no już, albo można też właśnie z intonacją jalla, czyli no i, w sensie chodźmy już, albo coś takiego, więc no to zależy od kontekstu, jak przetłumaczyć słowo jalla. No i dwa, po prostu, no, top of the top, to słówko najman. W ogóle najman znaczy coś w stylu pobłogosławiony, nie, nawet nie pobłogosławiony, coś takiego jak, że dostąpił łaski. Name to jest łaska i właśnie tu jest rdzeń ten rdzeń jest w tym słowie. No ale kiedy się to mówi? Kiedy ktoś wziął prysznic, albo kiedy ściął włosy, albo brodę, albo coś takiego. I to wyrażenie nawet ma swoją odpowiedź, czyli najman, nie wiem. Wzięłam prysznic, ktoś mi mówi najman, a ja odpowiadam Alajena Malek. Przedziwne to jest. I jest jeszcze jedno, moim zdaniem, nieprzetłumaczalne, albo bardzo trudne do przetłumaczenia, to jest takie, można powiedzieć, też takie ala nacechowane negatywnie jewdardo. I tu właśnie zapytałam mojego męża, co znaczy jewdardo, a on powiedział tak, no to jest takie... I tyle było jego tłumaczenia. Ale jeżeli chodzi o kontekst, kiedy powiedział jewdardo, no to powiedział to na przykład, że komary mnie pogryzły jewdardo. Albo jak widział po raz pierwszy nagranie z tego wybuchu w Bejrucie, to też jewdardą, patrzył na to i powiedział jewdardą. Więc jak widać, kontekst może być całkowicie różny. Ja nie wiem, co to znaczy. Wiem tylko, że to jest coś negatywnego. I na koniec tylko jeszcze dwa mi zostały, właśnie, które zakwalifikowałam do grupy dziwne. Nie, że nieprzetłumaczalne, ale dziwne. No i na przykład bądź cierpliwy oznacza, znaczy jak się mówi dosłownie po arabsku, tawil balak, które dosłownie oznacza wydłuż swój umysł. No, bardzo to jest jakby ten koncept w ogóle, że trzeba, że jak ktoś jest cierpliwy, to znaczy, że swój umysł wydłużył. No tak się mówi. No i ostatnie, to właściwie nie jest wyrażenie, ale w ogóle takie zjawisko językowe, którego czasem Arabowie, póki im tego nie uświadomi, nawet nie zauważyli sami. W piosenkach romantycznych, takich wiecie, no są po prostu romantyczne piosenki po arabsku, mężczyzna kiedy śpiewa, to używa jakby zwrotów, tak jakby się zwracał do mężczyzny. Bo na przykład kiedy się mówi kocham cię po arabsku, to jak się mówi do mężczyzny, to znaczy bahebbak, a jak do kobiety, to bahebbik, jest ta różnica, nie?
No, a później jak się słucha właśnie piosenek romantycznych śpiewanych przez mężczyzn, to oni śpiewają habibi, bahibbak, jakby wszystkie te zwroty męskie tak de facto używają i Arabowie tego sami jakby nie dostrzegają, gdzie dla nas to jest dziwne, no bo skoro się uczymy, że my to na studiach nie zauważyliśmy, że uczymy się dwóch różnych form, a tu nagle się okazuje, że w piosenkach są te męskie, nawet jak śpiewają je mężczyźni. Ale w ogóle też, a propos tego, też mi się przypomina w ogóle coś, co też mnie dziwi, od kiedy się gdzieś uczę właśnie tej kultury świata arabskiego, to jest w ogóle sam fakt istnienia romantycznych piosenek, gdzie coś takiego jak właśnie małżeństwo z miłości, albo właśnie takie, no właśnie, uczucia i tak dalej, jest stosunkowo nowe, albo nadal go nie ma w niektórych, w bardzo wielu kręgach właśnie kulturowych. Czyli jest mnóstwo nadal przecież małżeństw aranżowanych tak de facto, gdzie ci ludzie właśnie nie znając się biorą ślub, po czym słuchają romantycznych piosenek. Dziwi mnie to. Znaczy, może to uczucie się gdzieś tam później pojawia, ale jakoś sobie to muszą przetłumaczyć, chociaż dla nas to jest dziwna rzecz w ogóle, że można wyjść za kogoś, kogo się nie zna, a później słuchać romantycznych piosenek. No dobra, to jest tyle. Jeszcze mi został materiał trochę na trzecią część, więc czekajcie, aż się pojawi i do zobaczenia. Cześć!